jeszcze by na pewno pochodził. Tak, jakbyśmy zabytek. Na pewno byłoby nasze. Ale to fantastyczny wóz. Ja ci mówię, że trasa cała byłaby nasza. Teraz po tych dobrych drogach sobie nie dadzą rady. To znaczy jak zapraszasz do środka? A, bo tu są drzwi otwarte. Co otworzyłam? A, widzisz. Jejku, jaka tu ławka. Boże, ja chyba z 50 lat nie siedziałem w takim autobusie. Przypomina trochę tego Sanach. Albo H01. Bo to... Ale on jest taki jakiś... to chce. Taki to mu się podoba. Ale odrestaurowany jest piękny. To tak dla porównania, tutaj tak robiłem wszystkie kierownice tych nowoczesnych autobusów. Tu są drzwi i tam są drzwi. A są w obie strony? Faktycznie. Jakiś szaus. No ten Marcin. Jak nasze. Do wydawania reszty. No, kasa, nie? No gdzie masz te kluczyki? No jedziesz czy nie jedziesz? A, tak samo jest umieszczony hamulec. No, słuchaj, dla wszystkich. Jak są ludzie przyzwyczajeni do jednego miejsca. No, ładny autobus. Który można by było wypuścić na 112. To nie wiem, po ile bilety musiały być. Miejsce jest przeszkadzać, taki już fotel jest naprzeciwko. Nie siedzisz tak. No tak. Samochód przyszłości, autobus przyszłości, ale on już jest tu zarejestrowany. No i podłączony do prądu. Gdzieś by można było w Ochocku zrobić taką stację. Wiesz, że w Echu jest w Kielcach. A to nie będę przecież do Kielc jeździł, żeby załadować.